Hej, cześć, dzień dobry, witam Was kochani bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj będzie taki szybki vlog spontaniczny. Dzisiaj idziemy właśnie na imprezę i przychodzę do Was z filmem o stylizacji na imprezę. Będzie to też, może być to inspiracja również do stylizacji na święta, bo też pasuje. Ja akurat, jak widzicie, ostatnio miałam proste włosy, więc stwierdziłam, że dzisiaj w ogóle to chyba jesteście krzywa. To Was trochę... Włączyłam lampę, może coś tam będzie lepiej widać. I dzisiaj, jak widzicie, właśnie mam kręcone, takie na lokówkę są to kręcone włosy. One, wiadomo, że one jeszcze są takie dość sztywne. Tam w tle słychać prysznic, bo może się kąpie. I jeszcze troszeczkę ten, ale one, wiecie, siądą. Nawet sobie można później właśnie te doły jakoś tam palcami rozprostować. Już Wam pokazuję, jak to wygląda z tyłu. Mam nadzieję, że obejmie, trochę się tak obniżę. O, tak wygląda tył. Myślę, że dobrze było widać, bo niestety nie jestem w stanie się tak obrócić, obkręcić. I teraz tak, więcej już tej lampy, kurczę, nie mogę tutaj dociągnąć. Także dzisiaj mam taki makijaż w fioletach różach i szminka też taka ala różowa. Natomiast sukienkę mam czarną. Czarną sukienka będzie welurowa z Sinseya. Zaraz Wam ją pokażę. Tutaj mam metkę, bo w sumie odcinałam tą metkę dzisiaj i miałam wyrzucić, ale przecież mówię, może nakręcę film, może zdążę nakręcić, bo powiem Wam, jest 18.25, a my na 19.00. Więc mega, mega szybciutko. Zobaczcie, jakie Sinsei ma fajne tutaj do... To nawet można sobie zostawić. Naprawdę fajnie wygląda, na wysadzić tak w tą, na przykład mam tą choinkę, wsadzić doniczkę. I tak, chciałam Wam powiedzieć cenę, ale niestety, zobaczcie, cena utajniona, zaklejona, ale wiem, że sukienka kosztowała niecałe 60 zł, bez tam grosza. Rozmiary tych sukienek macie od XXS do XXL. I powiem Wam, że ostatnio wpadłam do sklepu. Ja w ogóle pierwszy raz ją zobaczyłam, tą sukienkę na przeglądzie, jak kręciłam dla Was Sinseya. Mi się wtedy już bardzo spodobała, ale tak mówię jakoś, a niepotrzebna mi. A tutaj trafiła się właśnie okazja i wiecie co, tak sobie o niej pomyślałam, stwierdziłam, że będzie akurat idealna, więc pojechałam tydzień temu gdzieś tak do sklepu, no i okazało się, że jest L-ka. Zmierzyłam tą L-kę, troszeczkę była ciasnawa, zmierzyłam XXL-kę, bo tylko takie były z tych większych rozmiarów na sklepie. Ta okazała się już taka za duża, nawet tutaj takie ręka w podcięcie to miałam bardzo, tutaj takie... No, za bardzo wycięte. Także stwierdziłam, że zamówię sobie internetowe XL-kę. Ona przyszła, nawet wczoraj właśnie odebrałam, dzisiaj zmierzyłam, jest ok. Także pójdę się przebrać i Wam pokażę. Jeszcze tylko chciałam coś o makijażu. Tutaj może z bliska ten makijaż. Zamknę może oko. Czekajcie, może tutaj bardziej pod tą lampę. O, będzie może lepszy efekt niż ostatnio, bo ostatnio takie egipskie ciemności. Także tak, ja Wam zamknę oczy. Tak wygląda, o, może tak z góry bardziej. Lepiej będzie widać, o, tak wygląda ten makijaż. I tak jak mówiłam, właśnie on jest bardziej w takich fioletach, taki brudny róż. Widzicie, tu zupełnie już inaczej pada światło, inaczej to wygląda. No ale niestety warunki są jakie są. Ta lampa, powiem Wam, którą kupiłam, też jest na kabel, więc ja muszę, słuchajcie, się dostosować, no ewentualnie mogłabym ją tutaj przepiąć, tak, ale no wiecie, to jest po prostu na szybko tutaj na żywioł dla Was filmik kręcę, żeby jeszcze po prostu zdążyć przed wyjściem. No, także kochani, idziemy na 18, tym razem połączoną z 10. rocznicą ślubu, także idziemy się bawić, imprezować. Ja właśnie lecę jeszcze, bo nie zdążyłam mężowi koszuli wyprasować. Tyle, słuchajcie, tych zajęć wszystkiego, że czas leci, także lecę wyprasować tą koszulę i przyjdę do Was już z gotową stylizacją. Także makijaż mi się bardzo podoba. Ja mówiłam Wam, bardzo się czuję dobrze w makijażu. Tutaj w ogóle taka innowacja jest. Myślę, że to było widać. Tutaj są takie kamyczki przyklejone. O, tak Wam może pokażę, żebyście widziały, widzieli. Bardziej myślę, że Panie interesuje. Także takie kamyczki, taka innowacja, można przykleić tego więcej, można mniej. Ja mam akurat tak i bardziej te cienie są wtedy matowe. No takie coś po prostu nowego, innego w makijażu. Dobra kochani, lecę się przebrać i pokażę Wam się już na gotowo.
I kochani, jestem już w mojej sukieneczce. Ci, którzy oglądają kanał, na pewno nie są zdziwieni, że ten fason wybrałam. Jak wiecie, mam po prostu ten fason sukienki Baby Doll. Ona ma takie rękawki rozszerzane. Tutaj jest odcinana, ale wiecie co, no ja może to poszerza tą sylwetkę, powinna być może bardziej tam obcisłą w pasie, tak, żeby zaznaczyć talię. Ale powiem wam, że ja się po prostu dobrze czuję w takich sukienkach i w takich właśnie lubię chodzić luźno, fajnie się czuję, nie ma problemu. Nie wiem, jak tutaj będzie z tańcami, bo to będą tańce, no zobaczymy, czy ona się nie będzie za bardzo, wiecie, podnosić podczas tańca. Do tego tradycyjnie muszą być szpilki, szpilki są czarne, one są z Zary, one już mają kilka lat. Tak naprawdę to myślę, że jeszcze obskoczę jedną imprezę, bo naprawdę są ok, może troszeczkę, wiecie co, czubki zdarte. Zobaczę, bo ten obcasik się trochę siepie, ale już troszkę obdarłam, troszeczkę czubki zdarte, bo jak to wiadomo, w takich, w tego typu butach, czyli to są takie klasyczne szpileczki, także sukieneczka z bliska, ten materiał wygląda tak. No, także powiem wam, że ja się czuję ok. Do tego sobie kupiłam takie rajstopy z Gatte. One akurat mają, nie wiem czy tu będzie widać, takie kropeczki. Także zakupiłam do tego właśnie te buty. Nie wiem, jak tam będziecie mnie widzieć. Oj, postaram się. Postaram się odejść tutaj jak najdalej. O, pewnie ten stolik będzie wam przeszkadzał, ale tak to właśnie będzie wyglądało. Tutaj już z tyłu właśnie włosy i sukienka. Także no mi się wydaje, że całkiem jest ok. Dajcie mi znać, jak wy sądzicie, jak waszym zdaniem. Dobra, ściągam, bo wiecie co, ja mam tą drewnianą podłogę, jak chodzę po szpilkach, to później dziury sobie robię, także już pokazałam wam się. No i oczywiście, kochani, już spakowane, jeszcze tylko sobie przetrę na zmianę, mam to już, pokazywałam chyba w poprzednim filmiku, czarne takie balerinki. Ja mam akurat rozmiar 38, także na zmianę, uwierzcie mi, że długo na pewno nie będę, w tamtych śmigać, bo po prostu nogi nie, no nogi już nie, te nie wytrzymują, także chwilowo. Postaram się tutaj jeszcze was przekręcić, sorry, że tak, ale to jest, wiecie, wszystko tak by telewizja na żywo, reality TV macie dzisiaj. No, także tutaj jeszcze przyszłam do was z bliska, widzicie, on ma taki, ta sukienka ma taki rękawek rozszerzany, też ma fajną długość, bo tak jak tutaj mamy te ręce takie troszkę, wiecie, nie takie jak byśmy chcieli, to fajna właśnie długość prawie do łokcia. Ja tutaj jeszcze zaraz sobie założę łańcuszek biżuterii, żadnej, nic nowego nie mam, a jeszcze wam zapomniałam paznokci pokazać, bo przecież wczoraj robiłam też paznokcie. Paznokcie są takie, czerwone, one mają taką śnieżynkę tutaj na jednym paznokciu. O, może teraz będzie lepiej widać, także tak się prezentują. I biżuterię, tak jak widzicie, mamy ostrość. To samo, standardowo po prostu mój zegarek, bransoletka Pandora, tutaj mam takie koraliczki, to jeszcze przywiozłam sobie z nadmorza, jak byliśmy, więc jeszcze sobie założę. I tak mówię, jeszcze tutaj standardowo moje kulczyki, zaraz je te sobie założyć, łańcuszek i kochani, to wszystko. I teraz powiem wam, najgorzej będzie wyjść w tą zimnicę, bo dzisiaj nas strasznie zasypało, sypało cały dzień drugi, bardzo ciężko. No, bardzo ciężko się jeździło trochę. Teraz no trochę już lepiej, bo tak troszkę przejaśniał ten asfalt, ale ogólnie bardzo, bardzo ciężko się jeździ. Także nie wiem, no na zmianę na pewno jakieś buty, no bo w szpilkach nie, jest strasznie, jest naprawdę bardzo zimno. Także no jakieś tam kożusze, kurteczka i będziemy już wychodzić. Także kochani, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Taki spontaniczny filmik ode mnie dla was. I dla mnie też w sumie, bo dla mnie to też, jak wam zawsze mówię, jest to pamiątka. Postaram się wam jeszcze wkleić taki filmik profesjonalny, jeżeli mi się uda, jeżeli mi zezwolą.
to Wam wstawię też takie fajne, profesjonalne zdjęcia tego makijażu, plus taki filmik profesjonalny, bo w sumie ja tam wrzucam na Instagramie, a też nie wszyscy Instagrama mają, także jeżeli byście jeszcze nie byli u mnie na Instagramie, to Instagram podróżuję i filmuję. Nie wrzucam tam za często, no bo po prostu bardziej jakoś tam YouTube mnie kręci, zajmuję się YouTube'em więcej, a Instagram no po prostu tak ciężko mi, wiecie, na dwa fronty lecieć, bo za dużo mam tych wszystkich obowiązków i tak to wygląda. Może przyszłościowo więcej się rozwinę w tym temacie, ale co jakiś czas tam staram się wrzucać zdjęcia, także Wam na pewno wrzucę takie świeże właśnie i taki fajny filmik. Tutaj Wam może też wrzucę, bo nie wszyscy mają też Instagram, więc może coś tam dołączę, może będzie coś tam ciekawszego w odbiorze. Także kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Przepraszam, że tak szybko wszystko, ale naprawdę już mi się spieszy i już będziemy za chwilkę wychodzić, także życzcie mi udanej zabawy. Ja Wam jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko. Do zobaczenia, do kolejnego filmiku i dajcie znać koniecznie, czy Wam się taka stylizacja podobała i jakie Wy tam ostatnio na przykład kupujecie sobie sukienki, czy stylizujecie się na imprezy, w czym chodzicie. Bardzo chętnie poczytam. Buziaki, pa, pa.